Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jestem Marta, Krzysiu i Mikuś. Mimi. Tak, Mimi. Mimi. Mimi, ty jesteś kto? Dla ty? Dobrze. Słodziek. Dla nas dzisiaj wielki dzień, ponieważ mają dotrzeć książki, coś dobrego nareszcie, strasznie się cieszymy. Będzie tego ogrom, już wiemy, że Pax tego nie pomieści. Będziemy spać na książkach, w lodówce, książki damy wszędzie. Mają być dwie palety wielkie książek. Zastanawiali się, czy to wejdzie w auto, bo jest to podobno bardzo wysokie. Muszą nam tutaj to dowieść. Załatwialiśmy jeszcze transport, więc... Tak. Jeszcze jest tu szaleństwo z transportem, ale miejmy nadzieję, że wszystko dobrze będzie. Odśnieżyłem cały podjazd, no, zasypałem solą, żeby zeszedł lód z drogi. No i co? No i czekamy. O 5:00 jest odbiór, tak. Czyli koło 6:00 powinny być u nas. Dzisiaj coś dobrego wejdzie. Chodźmy, zobaczymy taką całą, złożoną, na żywo, z tasiemkami. Tak, z tasiemkami w odpowiednich kolorach. No nie mogę się doczekać i za niedługo już wam pokażemy, a tymczasem jeszcze mamy trochę czasu. Krzyś zabrał się za robienie kątowników, czegoś takiego. Zamówiliśmy aktualnie kątowniki, żeby przyspieszyć sobie pracę, bo udało się je znaleźć. Słuchajcie, to nie było takie łatwe, naszukaliśmy się kątowników odpowiedniej wielkości bardzo, bardzo długo. Generalnie do pakowania najdroższe są elementy pierdoły. Nie sam karton, jak przekładki do książek, kątowniki, jakieś te farby. Focle, takie dodatki, jakby na tym eskaluje się koszt wysyłki. Natomiast udało się, więc usprawni nam to pracę, biorąc pod uwagę ilość zamówień, która do nas spłynęła. To będziemy chyba z 3 dni po nocach do nadrana pakować, ale z tego się strasznie cieszymy, także bardzo, bardzo wam dziękujemy. No i teraz, od teraz już wysyłki będą na bieżąco. Spieszcie się, żeby zdążyć przed świętami, bo na przykład mieliśmy zamówienie, gdzie były zamówione 4 historie piątkowej pizzy i 4 coś dobrego, także robicie prezenty na święta i żeby mieć gwarancję, że ta paczka dotrze do was na spokojnie przed świętami, to nie warto czekać, tylko już robić zamówienia. Ja wam dzisiaj jeszcze pokażę, jak wygląda coś dobrego, żebyście widzieli, i pokażę wam, jak będą pakowane. Dałaś mu czekoladę? Nie. To co on je? Co ty jesz, Mikołaj? Dałaś mu coś do jedzenia? Nie. Co ty jesz? Wypluj. Masz coś w buzi? Nie. No pachnie czekoladą z buzi, powąchaj go i było brązowe. Mikołaj, co ty zjadłeś? Gdzie to znalazłeś? Mikołaj, przyznaj się, co ty zjadłeś, pokaż mi. Nie ma. Mikołaj, gdzie to znalazłeś, to co zjadłeś? Tam sobie. Tam było, pod sofą. Pod sofą był kawałek czekolady. Gdzie, pokaż Mikołaj, gdzie była ta czekolada? Gdzie znalazłeś ten kawałek czekolady, co zjadłeś? Gdzie on był? Tam leżał? A wiesz, że nie wolno zjadać takich rzeczy? Dotarła mi paczka dla chłopaków z Mango. Tutaj są właściwie rzeczy dla Krzysia, ale pokażę wam kurtkę. Zobaczcie, taką zamówiłam z Mango, bo akurat był Black Friday, więc na promocji. Wzięłam mu 104 już i jest dla niego idealna. Dodam tylko, że ma niecałe 2,5 roku nasz syn, także jest duży. I tutaj mam właściwie kurtkę, którą miał w tamtym roku. Ona jest wystawiona na Vinted. I też właściwie kupiłam identyczną, bo ta sprawdzała się super i on jak ją ubrał, to nie chciał jej zdjąć. Jest mega wygodna i nie krępuje ruchów. Także ja tutaj mam rozmiar, słuchajcie, 92. Dwa rozmiary poszły przez ten rok, więc jeżeli ktoś coś, to wpadajcie na Vinted, tam jest wszystko dodane. To się chciałam pochwalić, bo jestem ultra zadowolona z tej kurtki. Szkoda tylko, że nie ma tego futra odpinanego, ale to już pal licho. I jeszcze wczoraj kupiłam choinki takie w Mrówce. No i pytałam pani, czy jest wyższa. Pani powiedziała, że nie była. Jak wychodziłam, to widziałam, że jest. A dzisiaj już nie mam jak do Mrówki jechać, tylko muszę je odpowiednio ułożyć, bo ta jest jakaś taka dziwnie klapnięta tutaj. Tamta wygląda lepiej. Natomiast zastanawiam się, czy nie psikać ich śniegiem, tym sztucznym, żeby zrobić sobie takie oprószone białe choinki, bo one są z takiego, wiecie, tego wyciora. To nie jest jakiś PE i tak dalej. Natomiast całkiem ciekawie wyglądają i jak owinę je światełkami, to mogą naprawdę ładnie wyglądać. Na dole są na takim, no na drewnie, no nie? Więc to też taki dla mnie plus, że to fajnie wygląda, nie jakiś plastikowy stojak, tylko po prostu drewniany trzpień tam widzicie w środku, więc to To dodaje uroku. Halo, nie gryzkaj. Dawać go tu. Ja cię pogielam. Idę. Mam cię gonić? Dawać go. Zobaczcie, jak wygląda nasz Pax. Jak to się prezentuje, zobaczcie. Jeszcze nie ma klamek, ale zrobiło się tutaj przeładnie. Jeszcze chcę zrobić takie fajne tło, bo tutaj chciałabym generalnie później docelowo robić zdjęcia dresów i tego typu, więc czeka nas wymiana tej sofy, która tutaj jest. Ja chciałam taką, wiecie, z tego materiału barankowego taką sofę. Strasznie mi się podoba. Zależy mi, żeby też była rozkładana, no bo tutaj często ktoś śpi. Na przykład jak zostaje na noc, to ta sofa u nas jest bardzo często używana, więc na pewno bym chciała, żeby ona była rozkładana. Tamtą półkę chcę wymienić, żeby ten grajdolnik się tam mi zluzował, tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Tu myślałam, może lamele położyć, tutaj jakieś obrazy, ta sofa. No mogłoby to wyglądać całkiem fajnie, tylko nie wiem, co z tą półką. Myślę, że może bym ją dała sobie do pralni i sobie poukładała rzeczy. Zresztą jak widzicie, tu jest mnóstwo kabli, bo tutaj jest i router, i takie coś, co rozprowadza i zwiększa moc internetu po całym domu i dużo rzeczy. No i orbitrek. Co się stało? A tak by the way, to mam do sprzedania. O, jeszcze od razu się zareklamuję. Jeżeli ktoś będzie chciał, to może do mnie od razu napisać. Mamy barierkę na schody dla dziecka, żeby, wiecie, nie spadło. Nowa, nigdy nie rozłożona. Więc jeżeli ktoś potrzebuje, to niech się skontaktuje. Bo nam ona po prostu stoi i nie jest potrzebna, a ktoś może ją po prostu wykorzystać. Także ja ją sobie po prostu wystawię na OLX-ie najprawdopodobniej, żeby to kurierem poszło. Jest tutaj na dole, jak mi Krzychu wysyła, to jest super, ale tutaj jest tak, że my nie wyjedziemy. Musimy zostawić auto na dole jakoś. No, Krzysiu, no ale co, cały przystanek zrobisz, że tam autobus w drodze siedzi? No to ładnie. To dowiezienie dzisiejsze książek będzie ciężkie. O Boże. Zaczynamy rewię mody mojego męża. Numer 1, proszę. Tańci tata, tańci tata. Czyli ta okej? Okay. Czy chcesz przymierzyć XL-kę? Mogę przymierzyć XL-kę. Mam, kupiłam. Śnieżynka moja. Bardzo ładna ta bluza. I chyba fajna, widać, że materiał fajny. Aha. Fajna. Coś tutaj nie gra w tej bluzie. Lepiej. Proszę, tata. Chcesz mu zamieść? Zostaje. Trzymaj mocno. Tata, niesie ci mułę. Uważaj. Tata, muła, tata. Jezu. Tata, muła. Czemu ty się ze mnie zawsze nawalasz? Jak się nie nawalam? Podnosisz, ja też podniosłem. Myślałem, że to moda. Okej, powiem wam, że jakościowo super te rzeczy i właściwie trafiłam z 90% z nich. Misiek. Głuptek. Nie mam kieszony. No nie masz kieszonów, ale seksy. Słuchajcie, dostałam 2 paczki PR. Pierwsza to jest Max Factor i tusz, który moja siostra kupowała w Zakopanym i strasznie sobie go chwali. No co za Mikołaj, ty to jak zamkniesz paczkę, to już jej nie da jej otworzyć. O. I to jest 2000 kalorii. Asia, lubisz, nie lubisz? Kocham. Asia mówi, że kocha. To jest pierwsza rzecz. A druga to w ogóle hit, bo dostałam, w tamtym roku już dostawałam kalendarz adwentowy od Bourgeois i w tym roku dostałam drugi raz, ale zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Wow, wow, wow. Bardzo dziękuję. Jakiś czas temu byliśmy z siostrą w Primarku. Słuchajcie, 2 tygodnie temu to było? 2 tygodnie temu. Ja mam jeszcze nierozpakowaną paczkę, także... O Jezus, przepraszam. Także otworzymy sobie paczkę z Primarka. Ja byłam pierwszy raz w Primarku z Asią i z ciocią. I powiem wam, że właściwie wszystko to, co widziałyśmy na tych filmikach, jakie to cudowne rzeczy w Primarku kupują, to nic żeśmy nie znalazły, nie? Znalazłam ładny słoik na przykład. O! Słoik jest sztos. Jaki fajny. Kocham takie różne dziwne słoiki i ten będzie na herbatę, bo chciałam herbatę już sobie mieć gotową powkładać. Kupiłam majty. Zobaczmy. Co jeszcze kupiłyśmy? Ile zapłaciłam? Mąż idzie obok, nie będę mówiła. I kupiłam swetry świąteczne. O Jezu, zaciągnęłam. A nie, dobre. Swetry świąteczne na przyszły rok. I tu jest dla Mikiego, dla Krzysia i dla mnie. takie rureczki, ale kupiłam ze względu na te plastikowe rureczki, tu będą fajne do zdjęć, bo do kolejnej książki kucharskiej, albo teraz w ogóle takich zimowych. One mają tutaj różne takie pierniczki, coś tam, bałwanki, cuda na kiju, to można ściągnąć. Rzęsy wzięłam. 15 zł. Dlaczego ja myślałam, że 4? No nie wiem, 15 zł. Wcale nie było jakieś tanie. W ogóle nie jest wcale tak tanio w Primarku, jak wam wszyscy mówią. I koszulkę. Asia, ty zamówiłaś, mierzyłaś tą koszulkę i jak? Ładna jest. A pasuje ci rozmiar? Pasuje. I w sumie ja mam M-kę i jest jeszcze luźna. A widzisz, a ja wzięłam XS-kę. Będzie spokojnie. Także zobaczymy, czy będzie ok. I ostatnia rzecz, którą mam, czyli ostatnia, to staniki. Ale śliczny ten czerwony. Takie, wiecie, sportowe topy do spodni dresowych i jeszcze jedne rzęsy. Koniec zakupów w Primarku. Więcej niż za paliwo wydaliśmy? A ile wydaliśmy za paliwo? Tankowałem się za 300. Troszkę. Wydawało mi się, że będzie tam więcej tych rzeczy, jak widziałam te do domu, te piękne poduchy, to wszystko. Tak. Non stop mi się takie rzeczy wyświetliła, a tym bardziej, że tam, może w Katowicach, tak, może gdzieś indziej będzie inny ten Primark. Bo myśmy byli tam, w Silesji? Silesja, nie? Silesji. I tam generalnie tego do domu nic nie było. Oprócz albo tego było już wybrane. Albo było wybrane, albo jeszcze niedołożone, nie wiem, ale nie było tanio, bo na przykład jedna ozdoba plastikowa, tak, albo jakaś ta styropianowa 15 zł, 20 zł, no to nie jest. Ceny były podobne tych ozdób. Jak Home and You. Jak Home and You albo TK Maxx. No. To w TK Maxxie wydaje mi się, że te rzeczy do domu były tańsze niż w Primarku. Dlatego ja myślałam, że to będzie coś jak Action. Tym bardziej, że tam jest plastikowe, a w TK Maxxie masz w większości szklane te ozdoby. Tak. Porcelanowe, drewniane, nie? Ja bym tam do Primarka pojechała bardziej na dresy. Takie dresy po domu, bo one są bardzo, ta bluza, co ja kupiłam, jest mega milusia. Mega milusia. Takie spodnie, jakbym z tego kupiła, nie widziałam pasujących. W ogóle takie dresy po domu, koszulki po domu. Bo kiedyś po domu to się chodziło takim byleczym, tak, a teraz ale wiesz, to nie było drogie, bo ta bluza, którą ja brałam, to kosztowała 39 zł. Więc ona nie była droga. Jestem ciekawa, jak te majki. Ja nie wiem, czy na ciebie nie będą za szerokie. Ty, to są eski, Asia. No to mówisz, że mają tam wielkie. Duża rozmiarówka jest bardzo, no. Nawet na głowę masz za szerokie. Nawet na głowę masz za szerokie, bo ja mam łeb większy niż dupę, no. Dotarły książki, właśnie zaczynamy przepakowywać je z busa do domu. Zobaczymy, ile jest pudeł, bo jeszcze nie mamy pojęcia. Nie byliśmy przy odbiorze, bo nie mieliśmy jak. Dojechały książki pod dom i teraz musimy je po prostu rozładować. Jestem wykończona. Dobrze, że część z tych książek od razu idzie do was, bo aktualnie nie mamy gdzie mieszkać. Zobaczcie na to. Książki, książki, książki. Tutaj ma spać moja siostra, więc nie wiem, jak to ogarniemy. Część wejdzie do Paxa, ale na pewno nie wszystko, a część od razu już dzisiaj pakujemy zamówienia i polecam do was. Ale się zdziajałam. Na maksa. Musiałam tutaj tak, żebyśmy mogli wejść po rzeczy do pakowania. Aha. Ale jestem spocony. No jestem. Jak mam nie być, jak to ciężkie było? Tara! Jest już książka! Olosie, patrzajcie na to! Ale jest gruba. Jaka jest gruba! Zobaczcie na to. I ma te simki. Jak to pierwsza, chociaż tą. Są tasiemki, no. A tu się rozłączają, nie? Mhm. Akurat na rogalikach Kinder. Pięknie wygląda. I idealnie nawiązuje do pierwszej części. Tak, że nie zmieniałaś, wiesz. Właśnie. Trzeba ją postawić na sztort, zobaczyć, czy numerki są równo. Pasuje idealnie. Uuu. Ideolo, kochanie. No. 1, 2. Sad. Pięknie pasuje. Ta malinka tutaj jest taka cudna. Zabieramy się za pakowanie książek. Już tutaj mamy co nieco przygotowane, ponieważ będziemy pakować częściami, bo jakbyśmy wszystko chcieli wyłożyć na teraz, na stół, to byśmy tego nie pomieścili. Także książki, pierwsza tura czeka sobie tutaj, będzie otwierana, żebyśmy mieli bliżej. Zaraz idziemy po pudełka i będziemy pakować, wysyłać. W ogóle zobaczcie, ile było zamówień z wczorajszego dnia, no po prostu niesamowite i strasznie się cieszymy. Bardzo zachęcamy, że jeżeli ktoś chce zrobić taki prezent na święta dla siebie bądź najbliższych, to żeby nie czekać z zamówieniem, tylko kupować od razu, żeby była gwarancja, że dostaniecie książki przed świętami. Ponieważ teraz cała machina się napędza i dostawy kurierskie mogą być wydłużone ze względu na dużą ilość paczek. My od teraz już wysyłamy każdego dnia, właściwie codziennie książki, więc z naszej strony będzie wszystko na tip-top zachowane i jak najszybciej do Was wysłane. No ale niestety na kurierów tutaj musimy wziąć delikatną poprawkę, dlatego mówimy Wam, żeby już wchodzić na sklep i zamawiać, jeżeli ktoś coś. Ta książka będzie również świetna na nowy rok, ponieważ ja z nią schudłam bardzo dużo i Wam też się uda, także zachęcamy Was bardzo serdecznie. No i co? Zabieramy się za pakowanko. Jest tu też moja siostra i nam pomoże. Tam są dwie książki, Mikuś. Mimi. Mimi nosi, brawo. Super. Ojej. Wiesz, że wykorzystujemy Mikołaja, a on taki jest szczęśliwy teraz. Ostatnia paczka, ale... Nasz najmniejszy L. Update stanu rzeczy, jedziemy z częścią paczek. Mamy godzinę 17 i nie jesteśmy nawet w 1:10. Ale jedziemy, potem nie spakujemy ich do samochodu, także idziemy upchnąć je w paczkomat, żeby już do Was wfrunęły i potem wracamy. Jeszcze jedziemy na szybkie zakupy, a potem wracamy i robimy szybciutko kolejne zamówienia. Plan jest taki, żeby wszystko spakować dzisiaj. Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie za to kciuki. Noc jeszcze długa. Noc jeszcze długa, moja siostra mówi. Tak, zrobimy sobie herbatę zimową. By the way, z książki. Więc będzie fajnie. No, ale takie cudowne, długie, zimowe wieczory nas czekają. Bardzo się z tego cieszę. Z popcornem! Słuchajcie, wszędzie tu jest bałagan. Na kółkach. O, proszę bardzo. Ale lubię taki bałagan, nie? Sprzątam spokojnie. O, dobrze, że jest moja siostra, bo bez mojej siostry to ja nie wiem, co byśmy zrobili. Asia, ja nie wiem, co byśmy bez Ciebie zrobili. Miki, chcesz jeszcze jabłuszko? Bardzo lubię, masz siastrę? Kupię. Ale chętnie zjem. Dasz mamie jedno jabłuszko? Chcę to skrobię jeszcze, masz troszkę. Dziękuję. Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're out skating around the streets in Central Park. Kiss them under the mistletoe, oh I want a Christmas kind of spark. A nie, co ty robisz tam? Ubijam pudełka. Wszędzie pudełka. Baraj dla kota. To co tutaj się dzieje, to my jesteśmy w szoku, no nie? Pakujemy, końca nie widać. Tak na dobrą sprawę, skończyły nam się kątowniki, będziemy musieli teraz przerwać, zacząć robić kątowniki. Wszędzie są kartony, wszędzie jest wszystko. Robimy zimową herbatę. W sumie to Wam pokażę, jak wygląda. And all my favorite things come and sets up too. So does love. send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood, memories of Christmas past, chestnuts on an open fire, and another log to make it last. We'll build Frosty the snowman and dance along with the Christmas band, and then we'll frolic like two old lovebirds walking around a winter wonderland. I od razu zrobię wam smaka, bo robię teraz bajgle z szarpanym kurczakiem. Też wam pokażę, jak wyglądają. Santa Claus, do you know you did send this arrow straight to my heart, a waterfall. In love this Christmas, Santa, that would be the greatest gift of all. Send me an extra stocking to hang next to me on the wall. Santa, send me a love for Christmas, so that would be the greatest gift of all. Zajemnie. Aha. Szapychota. Pyszne, nie? Ten kurczak też się świetnie do tego nadaje. Godzina 9 wieczorem. My i dalej pakujemy paczki. Antusia wypisuje dedykację. Asia wycina kątowniczki. Ja coś tam też robię. Kątowniczki. No ja dzisiaj po prostu jak Mickiewicz. No.